Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj witam was z moimi gośćmi, ponieważ jest dzisiaj ze mną Adi ponownie. Witam, witam. Ale w tym roku chyba po raz pierwszy. Nie, w podsumowaniu roku, ale to tak, dopiero będzie. Ale to będzie dopiero. Tak, więc sobie po raz pierwszy. Oraz witamy dzisiaj naszego nowego członka załogi, mianowicie Lewy. Witam. Ale co jest bardzo istotne, to jest Lewy, ale ten good. Lewy, ale ten dobry. Tak, i nowy Lewy. Tak jest. Starego lewego już nie ma, lewego złego, ale jest dobry lewy. Witamy cię. Dobrze cię widzieć. Cieszę się, że jesteś, jak to mówią. Ja również. I co my w ogóle tu będziemy robić, drodzy widzowie? Więc tak, wczoraj pojawił się trailer do nowego Ant-Mana, który będzie miał premierę w lutym. Zareagowałem na niego oraz go omówiłem. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to link macie w opisie i zostawię go w karcie. Nigdy nie pamiętam, który to jest, więc któryś z tych dwóch. I wpadliśmy na pomysł z Adim i Lewym, żeby sobie zrobić taką większą analizę trochę, bo ja tak szczerze mówiąc, to było takie bardzo na gorąco. Ja tak trochę nie przemyślałem rzeczy oraz też pewnych rzeczy w ogóle nie wiedziałem. Więc tak uznaliśmy, siądziemy sobie, pogadamy, może coś więcej tam wyhaczymy. Także po prostu dzisiaj sobie tu z moimi towarzyszami będziemy siedzieć, rozmawiać i po prostu ten teraz wypadzie jakoś konkretnie przeanalizujemy. No to chyba nie ma co więcej mówić, więc po prostu zaczynajmy, panowie. Więc tak, jako pierwszy punkt, który sobie tu zapisaliśmy na naszej liście, to rzecz, która mnie głównie zastanawiała, czyli na początku mamy scenę, gdzie Cassie wychodzi z więzienia. Czy ktoś coś się orientuje na ten temat? Ja widziałem generalnie teorię a propos tego, że ona miała trafić do tego aresztu po jakiejś akcji z Kate Bishop, która podobno ma się w tym filmie pojawić, chociaż są to jak na razie tylko plotki. Kate Bishop? A kogo ona gra? Znaczy Kate Bishop to jest postać. A, dobra, sorry. Już ona pojawiła się w serialu Hawkeye. Rozumiem, że ty jeszcze Hawkeye'a nie oglądałeś. Nie. W tym momencie widzowie tutaj update. Jeżeli chodzi o nadrabianie moje, jestem po obejrzeniu 3 pierwszych seriali 4. fazy, czyli po obejrzeniu WandaVision, po obejrzeniu Falcona i Mojego Żołnierza i Lokiego. Także już coraz bliżej końca, więc myślę, że już niedługo będę mógł wam się pochwalić, że obejrzałem całe MCU. No to teraz powinien zacząć Hawkeye'a, jeśli się nie mylę. Seriali. Tak, seriali chyba Hawkeye jest teraz. Znaczy jeszcze jest pomiędzy What If, ale What If to jest taki, to się nie dzieje jakby nigdzie. No to What If to tak, tam... to jest MCU, ale nie dzieje się w MCU jakby. No, dlatego możesz sobie tak naprawdę zostawić What If tam na później i od razu do Hawkeye'a przejść. Dobra, to tam jeszcze mam filmy po międzyczasie, to jest teraz Czarna Wdowa. No to też możesz sobie... Nie, pominę, tak, nie ma mowy, nie pominę. Nie, Czarną Wdowę przed Hawkeye'em, tak, musisz obejrzeć, bo to jest ważne. Tak. Dobra, i kim jest ta Kate Bishop? To jest generalnie następca Hawkeye'a. A, dobra, okej. Tutaj jest Cassie, następca Ant-Mana, tutaj Kate Bishop mogła być następca Hawkeye'a, już mamy 2 członków Young Avengers, więc może coś w tym być. W Falconie też był wprowadzony Patriot, więc ja bym szedł stronę właśnie taką, jeśli chodzi o ten areszt. Okay. Wydaje się to prawdopodobne. No i to dosyć sensowne. No bo nie ma Avengersów, trzeba wprowadzić jakichś nowych Avengersów, nie? Już nie mówią Thunderbolts, więc no, brzmi to sensownie. Ja widziałem coś takiego, że ma nie być już takich, wiesz, typowo Avengersów, tylko mają być takie po prostu pomniejsze drużyny, nie? I dopiero w Kang Dynasty się pojawił Avengersi faktycznie. O to jeszcze długo. No tak. Więc do tego czasu będą jakieś pomniejsze drużyny, nie? Thunderbolts chociażby. Thunderbolts, Young Avengers, jeszcze tam coś pewnie się wynajdzie? Pewnie tak. No postaci mamy dużo, więc pole do popisu, żeby jakąś drużynę utworzyć, jest spore. Z tego co wiem, to chyba mają jeszcze Eternalsi wrócić w sequelu, ale to też nie wiem, czy to nie jest na razie jakby plotka, więc no to nie wiadomo. Eternalsi 2 to jest taki w sumie temat rzeka, bo to wiesz, Eternalsi za dobrze nie przyjęli. Na razie zlekają z tą 2. Jeszcze The Marvels nas czeka przecież w tym roku. Tak, no to właśnie, to w sumie drużyna Captain Marvel w pewnym sensie. Tak, także tych drużyn nam się faktycznie narobi trochę. Więc Young Avengers by się wpasowało idealnie w aktualny okres MCU. Tak, dużo drużyn, jeszcze może jakiś konflikt przy okazji by między tymi drużynami był, bo w sumie można by to zrobić. No znaczy też jeszcze nie wiemy na przykład jakie będą motywacje Thunderbolts, nie? Więc też nie wiemy, czy to będą tacy faktycznie bohaterowie. No to musimy czekać na ich film dopiero, nie? No tak, w przyszłym roku, jeśli się nie mylę. Okay. Ja tam słyszałem, że Thunderboltsi mają mieć jakiś związek z konfliktem Wakandy z resztą świata, ale to już nie ma co się rozgadywać na razie. Kapitan Ameryka 4, ale to jest w ogóle materiał na inną pogadankę. Tak, cały ten temat, no. Tak, dzisiaj zajmujemy się trailerem tylko. Już chłopaki mi mówili wcześniej, Hedosi, pilnuj, żebyśmy nie odchodzili za bardzo od tematu. No i widzisz, i nie dałeś rady. Dobra, nie jest tak się. Nie jest tak, że, bo możemy przejść do kolejnego punktu. Więc dobra, bo tam co w trailerze? No mieliśmy tam znowu pokazanie tych scen, że tam właśnie wylądują w wymiarze kwantowym, właśnie to, że Cassie w więzieniu. No i istotna rzecz, tam na początku była ta rozmowa Janet, gdzie opowiadała o Kangu, nie? Tam też w pierwszym trailerze też było to powiedziane, że jest coś, czego wam nie powiedziałam. Jaki oni mogą mieć związek w ogóle? Janet z Kangiem. Jak się poznali? To jest w ogóle pytanie. No właśnie. Tego pewnie dowiemy się w filmie. Może Lewy coś wie, bo on tam, pamiętam, mówił coś na ten temat. To się wydaje generalnie, że Janet mogło nie chodzić czysto o Kanga. Znaczy ona wiadomo, tam Kanga znała i też mogła. Mógłby to być jedna z przyczyn, których ona się bała wracać do tego wymiaru kwantowego, ale mi się też wydaje, że mógł mieć tu związek Krylar, czyli postać grana właśnie przez Billa Murraya, bo oni... Kim jest ten Krylar? Sorry, że ci wchodzę w słowo, to ale nie wiem. Taki jakby król wymiaru kwantowego i oni podobno mieli w czasie, kiedy Janet tam była sobie w wymiarze kwantowym wątek romantyczny, nie? What? O. I też mogła nie chcieć dlatego wracać do wymiaru kwantowego, a w kwestii Kanga samego nie mam za bardzo pomysłu na tego samego Kanga. No to już naprawdę jest generalnie dużo pytań, mało odpowiedzi, bo tutaj widzę, że generalnie jest dużo wątków i kwestii takich już widzę napomkniętych, dlatego ja tam nie wiem jak wy, ja już coraz bardziej nie mogę wytrzymać do lutego. W ogóle wiem, że chyba na jakiejś stronie został podany czas trwania Ant-Mana i jak dobrze pamiętam, to jest to, są to 2 godziny i 3 minuty. 5 minut. Ej! 5 minut? Możliwe. To nie tak źle nawet. Najdłuższy, bo znaczy, chyba będzie najdłuższy w tym Ant-Mana. Poprzedni Ant-Man chyba nie przebijaj 2 godzin. Tam chyba godzina 40 była druga część, a pierwsza coś około 1,5. Jakoś tak. Ludzie narzekają, że to jest krótko. Dla mnie 2 godziny to jednak jest tak na film optymalnie. Tak, jak najbardziej. Krótko to jest 1,5 godziny. No, do tego Kanga ja mam jedynie pomysł, że może Janet będąc w tym wymiarze kwantowym, Kang jest uwięziony w tym wymiarze kwantowym, nie? Tak to wynika ze zwiastunu. I może to właśnie Janet go tam zamknęła. No, możliwe w sumie. W sumie brzmi tak w miarę. To tak ogólnie jak chodzi o Janet, to tutaj dużo można w sumie wywnioskować. Znaczy no, można wywnioskować mało, ale można dużo spekulować, ponieważ tak, no tutaj... może być dużo powodów, dla którego ona nie chce tam wracać. Generalnie w pierwszym zwiastunie była strasznie nerwowa, jak chodzi o to, jak wtedy tam Cassie w ogóle tam strasznie się dopytywała i tam w ogóle dotykała to i ona strasznie tak właśnie nerwowo do tego podchodziła, więc no to te wszystkie rzeczy, to wszystko co tu wymieniliśmy naprawdę może mieć sens, to jakby mam wrażenie, że nie ma w ogóle żadnej błędnej spekulacji. Strach przed wymiarem kwantowym, strach przed tym królem, tak, dużo różnych opcji. Ja się zastanawiam w ogóle z kim Cassie tą maszynę zrobiła, bo mi się na początku wydawało, że ona ją zbudowała z Hankiem, ale tak sądząc po tym drugim zwiastunie, to ona chyba to zrobiła jakby bez ich pomocy, tylko jeszcze z kimś innym. Mi się zdawało, że ona sama zbudowała. Od początku tak myślałem. I tutaj wpada teoria, że ona by to na przykład mogła stworzyć kimś z Young Avengers potencjalnych. Kto wie? No, tylko kto by to w sumie mógł być? Ktoś inteligentny. Aktualnie na przykład ewentualnie Riri Williams, ale tak nie wiem. Ale jakby doszło do ich spotkania w ogóle. Jeszcze chyba nie ma możliwości, nie? Za daleko. Ale mi się wydaje, że tutaj będzie z tymi Young Avengers na pewno jakiś związek. Oby, bo... Trzeba to jakoś wprowadzić w końcu, nie? No, jak zaczynam 5. fazę, trzeba to powoli wprowadzać. Tak, to nie byłoby głupie. W serialu Agacie ma się pojawić Wiccan i Hulkling. Kto ma się pojawić? Wiccan, syn Wandy, oraz Hulkling to jest... To są plotki, że oni się pojawią, ale Hulkling to jest chłopak Wiccana w komiksach i oni obaj byli członkami Young Avengers. Możliwe, tak sobie teraz pomyślałem, jak tutaj Lewy mówiłeś, że w sumie coś tak trochę mi tutaj w miarę znajomo brzmi, bo generalnie pierwszą drużynę Avengers też jakby z filmu na film mieliśmy budowaną, nie? Że jakby my nie znaliśmy wszystkich od razu, tylko tam powoli był film Iron Man, tak, Kapitan Ameryka, Thor i tak dalej, więc możliwe, że mimo, że to nie jest od zaczęcia jakby sagi tak jak samo, no bo na przykład tak, Infinity Saga to budowała to od początku, a tutaj by się to już zaczęło od dopiero drugiej fazy sagi, więc jest możliwe i byłoby to w sumie sensowne, jeżeli faktycznie w Ant-Manie by już coś się zaczęło na ten temat dziać, żebyśmy stopniowo dostawali z produkcji na produkcję takie właśnie podbudowywanie. I to jest właśnie fajne, bo tego przez czwartą fazę praktycznie w ogóle nie było. Czwarta faza to była faza eksperymentów generalnie. Taka faza przejściowa w sumie. Ta faza miała zacząć wątki po prostu, żeby inne miały co na czym budować filmy. I ja jakby tego, ludzie tego za bardzo chyba nie ogarniają, że czwarta faza wygląda tak, miała tak wyglądać. O tym widzowie pogadamy sobie przy okazji mojego omówienia, mojego nadabiania MCU. Ja o tym też coś więcej wtedy powiem. A co jeszcze do tego Hulklinga, to Hulkling jest z królem. A co w tym roku ma wyjść? Sekretna inwazja opierająca się... Secret Invasion, no. Tak, ona z królach, więc... No tak. Może właśnie poczułem się jak kiedyś, bo wszystko powoli łapie takich połączeń, jak kiedyś były. Wszystko się układa razem w coś takiego faktycznie, tak, że właśnie, tu coś i razem bo MCU całość. To jest po prostu jeden wielki serial, a nie... Dosłownie. To jest serial złożony z filmów. Dlatego ja lubię takie produkcje jak chociażby Moon Knight, które sobie możesz po prostu obejrzeć i oglądasz. Nie, właśnie. Początek, zakończenie. Tak. To właśnie najlepsze jest to, że taki serial może obejrzeć nawet osoba, która absolutnie nie ogląda żadnego innego filmu Marvela wcześniej, bo nie ma takich z jednej strony właśnie jakichś takich bardzo połączeń, żeby się nie rozumiało, o co chodzi w serialu tak naprawdę, bo to jest właśnie głównie tylko o tej postaci i tak z jednej strony też powinno w sumie być, bo no to jest najważniejsze, tak, żeby się skupić na postaci i dobrze to zrobić. Mi się wydaje, że w Moon Knightie to wyszło, szczerze. Okej, ale nie o Moon Knightie dzisiaj, drodzy Państwo, bo już odlatujecie, więc przejdźmy dalej może. Mamy 2 punkty na razie z 5, które sobie wypisaliśmy. Gadaliśmy tutaj o powiązaniach Janet z Kangiem, ale powiążmy jeszcze Kanga ze Scottem, bo tam też w zwiastunie mieliśmy w ogóle, że Kang czegoś chce od Scotta, nie? Czego on może chcieć? Tak w ogóle. Ja totalnie nie mam pojęcia, ale... Ja mi pasuje założyć, to, co Lewy... Przepraszam, że wejdę, ale mi się tak szybko... To, co Lewy powiedział, że Kang może być uwięziony w wymiarze kwantowym i z pomocą Scotta chce z niego wyjść. To brzmi bardzo dobrze. Mi się nawet wydaje... że kojarzycie scenę, jak Kang wsadza jakąś taką jakby kulę do jakiegoś urządzenia. Mi się wydaje, że to jest właśnie to, co miał zdobyć Scott. I dlatego też właśnie w zwiastunie było powiedziane, jak oni obydwoje tam rozmawiali, że nie taka była umowa w momencie, jak oni walczyli razem. Tak. I mi się właśnie wydaje, że po prostu bardzo potocznie i brzydko mówiąc, Kang wydymał po prostu Scotta i... poszukał go dla własnych korzyści i no, tak by mi się wydaje, że to jest w miarę sensowne, że miał zdobyć właśnie tą kulę, nie wiem co to jest za kula, ale no, pewnie nie ma jakieś ważne znaczenie, będzie jakiś to wyjaśnione w filmie. Jakiś item po prostu, jednym słowem. Mi tak. Z kolei wydaje, że Scott nie miał, bo on miał jakby jak była ta scena, gdzie on stoi na mrówkach i celuje ręką w coś, nie? I się potem zapada. Mi się wydaje, że to właśnie to, co on celował, tam było to, co on miał ukraść i to była właśnie albo ta kula, o której mówisz, albo to był fotel Kanga, który miał w komiksach. Ten fotel był zbudowany na bazie technologii Starka i ten fotel umożliwiał podróżowanie po innych rzeczywistościach i liniach czasowych. Tak, bo generalnie tutaj pozwolę sobie zaznaczyć, Hedosi, nie odlecę, powiem tylko tak napominając, spokojnie, mów. Że Kang jest generalnie geniuszem technologicznym oraz specjalizuje się w podróżach w czasie i miał nawet na samym początku swoich historii problemy z własnymi wariantami. Mi się kojarzy trochę z Lokim, bo już obejrzałem Lokiego, więc tam było, że no tutaj jest sobie ten wariant. Wariant Kanga, nie? Tak, to był wariant Kanga i to był podobno dobry wariant taki, powiedzmy. A teraz spójrzcie na też na przykład Kang, załóżmy, przy testach tego swojego, załóżmy przez przypadek, z tym fotelem trafił do wymiaru kwantowego i mógł tam spotkać Janet. Tam Janet go też jakoś oszukała na przykład, przez to stracił ten swój fotel. Janet uciekła z wymiaru kwantowego i zostawiając tam Kanga, który stracił swój fotel i nie umiał go odzyskać, żeby się wydostać z wymiaru kwantowego, no i tu pojawia się Scott, którym mógłby mu pomóc. Ej, to brzmi całkiem dobrze. No. To brzmi całkiem dobrze, naprawdę. W sumie wszystko, co dzisiaj mówimy, ma jakikolwiek sens tak naprawdę, bo tu jakby można, to możecie zostać. A mi się wydaje, że to... on nie miał ukraść źródła zasilania, ponieważ mi się wydaje, że źródłem zasilania, my już zobaczyliśmy to w MCU wcześniej, i tym źródłem będą pierścienie Shang-Chi. Tak, bo teraz jak wcześniej mieliśmy kamienie, to teraz mamy te pierścienie jakoś istotne. Coś tak słyszeliśmy. Zwróćcie uwagę, jak widzimy to całe miasto Kanga, no to przecież tam wszędzie macie dosłownie pierścienie, które są powiększonymi wersjami. No tak. Chyba 4 pierścienie są? Czy jakoś tak? To są 4 te wielkie pierścienie, które się... Tak, i one się jakby... Tak, tak, obracają się i właśnie a propos tych artefaktów, które mają być ważne i jakby istotne, tak samo jak Kamienie Nieskończoności, to są to właśnie pierścienie Shang-Chi oraz bransoletka Kamali. Miss Marvel. Tak nie wiedział. Ja jestem ciekaw właśnie tych pierścieni. No, nie, bo to prawda, jak zobaczyłem pierwszy zwiastun, to już tak mówię, nie wiem czy dobrze myślę, ale coś mi tak trochę to wygląda jak pierścienie i no, najsensowniejsze. Wracając do tej mojej wcześniejszej teorii, że on trafił do wymiaru kwantowego, tam stracił ten fotel i tak dalej, on mógł na przykład trafić do naszej rzeczywistości, ponieważ szukał pierścieni Shang-Chi, które wcześniej wysłały mu sygnał. Bo w stanie po napisach Shang-Chi się dowiadujemy, że te pierścienie wysłały sygnał. Tak. I to może był sygnał do Kanga. No. Znaczy też w sumie? Nie wiem, to MCU gryzie. Bo na przykład w komiksach to też była taka akcja i wtedy pierścienie wysłały sygnał nie do Kanga, tylko do kogoś innego, ale... Patrząc na to, że MCU lubi sobie zmieniać komiksy, no to... No nie trzymamy się ich sztywno przecież, nie? No. Nie trzymają się ich właśnie za bardzo, więc... Czyli po prostu zbierając tutaj naszą myśl do kupy, czego Kang chce od Scotta, Kang budował ten swój fotel, którym chciał podróżować w czasie, nie udało mu się, utknął w wymiarze kwantowym i po prostu chce się z niego wydostać z pomocą Scotta. Chyba tak to można najprościej ująć. Gorzej będzie, jak nic się z tego nie sprawdzi. Znaczy to jest zbyt prawdopodobne, żeby to się nie sprawdziło dla mnie. Jak to się w ogóle nie sprawdzi, ja będę zadowolony. Fajnie by było, nie? Tak. A jeżeli będzie coś takiego innego, bardziej zaskakującego, tak? No, ogólnie, bo patrz, bo my teraz... Nie sprawdzi, to będę zadowolony. Właśnie, bo chyba się zdarza, że my jesteśmy generalnie tutaj, mamy spekulacje i fajnie byłoby, żeby one nie były prawdziwe, bo wtedy będzie większa niespodzianka jakby, nie? Bo jakby to, no co tak. My mówimy, się sprawdziło, to będzie dosłownie element zaskoczenia równy 0. No tak, będziemy już wiedzieć, co się dzieje, no macie rację. Bo to, co my mówimy, jest sensowne, jakby tak patrzę na to, co się dzieje w MCU, a więc właśnie fajnie, bo jakby nas zaskoczyli, bo to znaczy, że planują jeszcze coś bardziej zawiłego. Zwłaszcza, że podobno tak ma być, że teraz te rzeczy mają być tak pokręcone, jakieś potężne, że niby Secret Wars, które wyjdzie za 3 lata, ma być po prostu tak potężne, że Endgame to przy tym będzie film kameralny. Takie są zapowiedzi. Bo to będzie film kameralny, bo to się nawet można spodziewać tego bez zapowiedzi. No. Znaczy ogólnie generalnie ktoś wie, jak to wyglądało w komiksach, chociaż jaka to jest skala, to naprawdę nie ma się co spodziewać czegoś mniejszego jak Endgame, bo to... Tylko większego. Jak tak. W Secret Wars Milesa najbardziej. Ale nie Miles, dzisiaj nie rozmawiamy o Milesie. Tak. Dzisiaj nie o Milesie. Dobra. Ale o innym bohaterze na M, bo też w zwiastunie pojawił się MODOK, który ja kompletnie się nie spodziewałem MODOKa. Ja w ogóle... MODOK był w MCU? Nie. Nie. No, to skąd się tam wziął MODOK? Ależ to było płynne przejście z tematu. Idealne, coś pięknego. Idealne przejścia prowadzącego, widzowie, za to się łapka w górę należy. Oj, tak. No to MODOK. Także ma ktoś jakieś pomysły? Szczerze, ja totalnie nie wiem, więc możemy po prostu powiedzieć tak naprawdę... Nie wiemy. O nim, o jego designie i o tym, kim on w ogóle jest. MODOK to dla mnie... Ja wiedziałem, że tak będzie, że Ludzie tak, jak miało być, że MODOK będzie w masce i będzie robotem, to było rzucanie się o to, że jak to nie trzymają się komiksów, a jak dali nam dosłownie to, jak MODOK wyglądał, bo to jest design odzorowany 1:1, to ludzie są w szoku, że latająca głowa z małymi rączkami wygląda dziwnie w live action. Tego się nie dało. MODOK nigdy nie będzie z twarzą wyglądać dobrze w live action. Tylko no właśnie. W masce wygląda dobrze, w masce wygląda super, ale z tą zwykłą twarzą on nie będzie dobrze wyglądać. Bo oni by tą twarz musieli jakoś, nie wiem, zniekształcić, żeby ona nie wyglądała na ludzką, wtedy by to było spoko. Tak, ale jak chodzi o to przyczepianie się ludzi, to jest dosyć częste generalnie i to w Marvelu i w innych też tak naprawdę franczyzach. Także no o MODOKu to chyba wszystko, no. Po prostu o MODOKu nie wiemy skąd się wziął, zobaczymy w lutym. Ja mam pomysł, bo MODOKa gra ten sam aktor, który grał Yellow Jacketa. Kim jest Yellow Jacket? Oglądałeś Ant-Mana? Tak. Czekaj, Yellow Jacket to był ten antagonista z pierwszej części? No tak. Dobra, to już wiem. A MODOK. A jak wszyscy wiemy, Yellow Jacket jak skończył? Przeniósł się do wymiaru kwantowego. Myślisz, że to? Właśnie no to jest on. To jest on, jakby to jest fakt. Znaczy w sensie to, że gra go ten sam aktor to jest jedno, ale czy faktycznie to będzie w połączenie fabularne takiego typu? Czy faktycznie on się przemieni w MODOKa? Stary, skoro biorą aktora, który grał Yellow Jacketa, akurat jego, ze wszystkich innych aktorów, na przykład zamiast MODOK miał mnóstwo faworytów, a oni by wzięli akurat gościa, który grał przeciwnika Ant-Mana i który przeniósł się do wymiaru kwantowego i nie wiadomo, czy zginął, czy nie, No to sorry, ale tu jak nie będzie związku fabularnego, to... No to... No i wracamy. Mało głupie. Mi się no w sumie wydaje, racja. Ciężko, szkoda nie wykorzystać czegoś takiego. Przenosząc się do wymiaru kwantowego, na przykład, nie wiem, Kang mógł go jakoś przechwycić i jedyny sposób na uratowanie go przed śmiercią było zrobienie mu takiego egzoszkieletu. Zrobienie z niego żywego komputera po prostu, żeby, nie wiem, nie zginął. No to ma sens. Ja tego trochę nie kupuję jakby tego, że miałby być... To jest najbardziej realne, ale to jest troszkę taki lazy writing. Pamiętajcie, że my nie wiemy też dokładnie, jak wymiar kwantowy działa. Co nam filmy mówią wprost. My nie wiemy, jak dokładnie działa wymiar kwantowy. Wymiar kwantowy to... Cały ten wątek jest, ma tyle dziur fabularnych, że... To jest po prostu wymiar, w którym możesz się wdać dosłownie wszystko. Wiesz, ja uważam, że to jest Yellow Jacket, którego Kang uratował i zamienił go w MODOKa. To jest całkiem niezła teoria. W sensie to mogłoby być. Tak, ale generalnie, jak jesteśmy już przy wymiarze kwantowym, szczerze, mam wrażenie, że to jest taki temat, jak ja sobie tak pomyślałem na spokojnie, dosyć niedawno, to jest generalnie strasznie ciężki temat do zrealizowania jakby dla scenarzysty ogólnie. Jakby to naprawdę te podróże w czasie, przenoszenie się z tego do tego, jakby te na przykład coś takiego, że się pamięta jakby na przykład rzeczy jakiegoś siebie skądś tam i to jest generalnie strasznie pomieszane, bo to jest naprawdę... To chodzi mi ogólnie, jakby mówię tak totalnie ogólnie, nie? Tak jako całokształt w tym wymiarze kwantowym, że tam jakby te skutki wszystkiego tego, na przykład no, nawet jak te memy, nie? Że podróżnik w czasie rusza krzesłem, nie? I linia czasowa. No to w Marvelu tak nie działa, nie? No to tak. Przecież podróże w czasie w Marvelu wyglądają zupełnie inaczej niż w każdej innej produkcji filmowej, nie? Bo w Marvelu nie, bo w Marvelu oni nie wprowadzili czegoś takiego jak podróże w czasie, tylko podróżowanie po alternatywnych liniach czasu, nie? Tak. Chociaż nie wiem, dlaczego uznali w świecie MCU podróże w czasie za zbyt abstrakcyjne, ale nie, bo wiesz... Jest tyle abstrakcyjnych rzeczy, a podróże w czasie uznali za zbyt abstrakcyjne. No jak nie, to brzmi? Na przykład, wiesz, załóżmy, że były takie podróże w czasie, no to wtedy by się na przykład pojawiło pytanie, dlaczego przy Endgame nie cofnęli się w czasie i po prostu nie zabili małego Thanosa, nie? No to dosłownie takie pytanie pada w Endgame. Dosłownie. No właśnie, dlatego nie wprowadzili jako takich podróży w czasie, no bo to by właśnie była jedna z większych dziur fabularnych. Zwłaszcza, że tak nie chcę odlatywać, ale coś mi się ostatnio mignęło, że faktycznie w jakimś komiksie to taki motyw był, że ktoś się cofnął w czasie, żeby zabić małego Thanosa, ale mu się nie udało. Chyba było coś takiego. I zahaczając o dziury fabularne, jedna rzecz najbardziej mnie boli w wymiarze kwantowym, że tak, cały czas mamy gadane o tym, od początku, od Ant-Mana, jaki to wymiar kwantowy jest niebezpieczny, jak tam można z niego nie wyjść i tak dalej. I w Ant-Manie dwójce oni zrobili cały statek, żeby się przenieść do wymiaru kwantowego. W Endgame zrobili też specjalne kombinezony i tak dalej, żeby się móc tam przemieszczać. A w Ant-Man Quantumania jest takie sobie małe pudełeczko, klikasz guzik i cię wciąga tak, jak stoisz w zwykłych ciuchach ziemskich. I se tam łazisz, czyli w wymiarze kwantowym. W sumie faktycznie, macie rację. Cassie tak jak stała, się przyniosła do wymiaru kwantowego i nic. Nie, już nagle nie trzeba statku, nie trzeba strojów, nie trzeba... To przecież tam wielokrotnie byli pokazani tak po prostu zwyczajnie. Ej, faktycznie macie rację, nie zwróciłem na to większej uwagi. Nawet cząsteczek pyma nie musieli używać. No nie? To jest właśnie to. Ale i tak nie dostajemy na to odpowiedzi. Ja nie wierzę w to, że my dostajemy jakąś stosowną odpowiedź. To nie ma możliwości na to. Nie dostaniemy, bo po prostu to jest jedna z większych dziur fabularnych. Chyba No Way Home i wymiar kwantowy to są dwie największe wątki z dziurami fabularnymi, jakie istnieją. W sumie tak. Dobra, miałem jeszcze zapisane tutaj, że mieliśmy sobie o Kangu coś pogadać, ale myśmy chyba już tak Kangowi poświęcili dużo. No chyba, że jeszcze ktoś chce coś napomknąć o tym, jak Kang jest zajebisty, bo jest. Dobra. Może jako... naczelny tutaj wysyłacz Hedosiemu pochwał, jak chodzi o Kanga, to tak. Generalnie czuję, że to po prostu jest tak potężnie i tutaj nie ma dobrego tłumaczenia, ale złodupcza postać jest idealnie, mam wrażenie, że nawet na tych samych zwiastunach nam przedstawiony. Kostium jest naprawdę wspaniały i generalnie jest bardzo mocno odwzorowany komiksowo. Jest praktycznie, że 1:1. Moce prawdopodobnie takie, jakie miał, może poznamy, bo nie wiadomo, czy będzie miał takie same moce, jak miał w komiksach, ale pewnie... No oby w sumie, bo to na przykład jedną z tych mocy jest, jak się nie mylę, że ma na ręce takie urządzenie, które pozwala mu się chyba przenieść w czasie tam albo o 10 sekund do tyłu, w tym samym jakby do miejsca, w którym był 10 sekund temu, albo do przodu. I właśnie, skoro oglądałeś Hedosi Lokiego, ogólnie oglądaliście Lokiego, to pamiętasz moment, jak Sylwia chciała go dźgnąć w windzie i on się cofnął na tą kanapkę? Tak, pamiętam. To była w tej windzie. Właśnie to jest, mi się wydaje, że już wtedy była pokazana jego moc, że z tym cofaniem się, nie? No w sumie racja. Tak, z jednej strony jakby Kang wtedy był wariantem, który był tym, który pozostał w tłumaczeniu na polski. Nie lubię tego tłumaczenia, ale... No ale takie tłumaczenie jest faktycznie w Lokim, potwierdzam. Ale tak jest dobre. No, tak. Bo dobra, w ogóle tylko jedna rzecz jest taka, czy Kang, bo chcę mieć pewność, Kang w Ant-Manie to jest Kang właściwy, pierwotny, jakby, że tak powiem. Nie, to nie jest ten Kang. Znaczy, mi się wydaje, bo ten Kang wszędzie, on nie jest nazwany Kangiem zdobywcą, on jest nazwany Kangiem wojownikiem. Kang wojownik, okej. Okay. Mi się wydaje, że ten Kang, ten główny, on się dopiero pojawi w Kang Dynasty. Właśnie. Bo mi się wydaje, że ten Kang zginie. Że on zginie w tym samym filmie, że wiesz, że... Że się nie wydostanie z zmiaru kwantowego, czy coś takiego. Fantastycznej czwórce też Kang ma być przeciwnikiem. I mi się wydaje, że w ogóle Kang ma całkiem inną strategię wprowadzania, bo Thanos, to on był w scenach po napisach, tak ukradkiem było jakieś budowanie, a tutaj Kang otwarcie atakuje z każdej strony. I mi się wydaje, że to w sumie miałoby sens, że mamy kilku Kangów, żaden z nich się nie okaże tym właściwym, a właściwego poznamy dopiero w odpowiednim momencie. To brzmi sensownie. W każdym filmie będzie jakaś inna odsłona Kanga, bo na przykład w Lokim był taki, wiesz, z humorkiem i w ogóle taki komedyjny, komedyjną postacią. Teraz mamy takiego dosłownie, który jest czysty. Warrior taki, faktycznie wojownik. No i tak mi się wydaje, że po prostu co jakiś czas w filmie Kang będzie przeciwnikiem, aż do Kang Dynasty i Secret Wars, gdzie ja w ogóle widziałem teorię, że w Secret Wars ma się pojawić Beyonder, tylko że tu Beyonder będzie wariantem Kanga. Beyonder, czyli Obserwator? Nie, Beyonder to jest... To jest jeszcze ktoś inny. Ale to też jest temat na osobny odcinek? To nie dzisiaj, nie dzisiaj. Ja jestem ciekaw, czy zobaczymy jakąkolwiek relację Reeda Richardsa z Kangiem. Czy oni jakoś dojdą do tego, że są tam spokrewnieni. Jednak Reed Richards to jest taki, można by rzec, nie wiem, wujek, praojciec? Chyba tak, bo tak, dla niewtajemniczonych generalnie Kang w swojej historii, tej takiej najprawdziwszej, jest spokrewniony z Richardsami i jego w sumie imię, prawdziwe imię Kanga głównego to jest Nathaniel Richards, więc... Tego nie wiedziałem akurat. Nie, bo z Kangiem było coś takiego, że ojciec Reeda Richardsa przeniósł się na jakąś tam, chyba do innej rzeczywistości. Żeby zaprowadzić pokój. Tam stworzył mega zaawansowaną technologicznie cywilizację w innej linii czasowej. Tak. I w 30 wieku właśnie urodził się Nathaniel Richards aka Kang, którego ojciec Reeda Richardsa był dziadkiem, nie? Ciekawe, czy tak będzie też w MCU. Ciekawe. I czy to oznacza, że Reed Richards w MCU będzie czarny? To by było ciekawe. Obsadzamy to na Bojegę. Ale podobno ma być. To nie jest żart. Podobno ma być. I ma być nawet w Ant-Manie 3 się pojawić. Reed Richards ma się pojawić? Tak. Czyli żeby wszystkie fancasty poszły do śmieci? Najprawdopodobniej. Pamiętacie, widzowie, robiliśmy o tym odcinek kiedyś? Był o tym odcinek. Mi się wydaje, że się nie pojawi, bo jakby dopiero ruszyły castingi, więc jeśli... z fantastyczną czwórką nie wiadomo, co w ogóle jest, więc... Znaczy, ruszyły castingi. No tak, no ale to raczej... Znaczy, ale teraz trwają dokrętki, więc może. Z podkreśleniem może. No teraz trwają dokrętki. Dokrętki na miesiąc przed. Dosłownie, słyszałem o tym ostatnio. Przy Morbiusie też były dokrętki. Ale tu Morbius to ty wyjdź z Morbiusem, człowieku. Gdzie ty o Morbiusie tutaj mówisz? No, Morbius to w ogóle... już mieliśmy rok obrażania Morbiusa, a teraz jest rok obrażania kogoś innego, nie wiem kogo. Tak. Kogoś innego. Właśnie. Ktoś obiecał, że na 10 tysięcy subskrypcji zmieniamy nazwę kanału na Morbius Hate Park. Więc widzowie, wbijamy 10 tysięcy subów, jak gdzieś świeżo mógł zmienić nazwę na Morbius. Jeszcze raz jak? Powtórz jeszcze raz. Morbius Hate Park. Dobra, to zrobimy to, okej. Możemy to zrobić. No i szotujcie to. Ja to sobie zapiszę gdzieś w galerii. Powieszę sobie na ścianie ten ujęcie dosłownie przekształceniem głosu na dźwięk i będę sobie po prostu to miał na laptopie i będę sobie... Osobę sobie to jako budzik po prostu. Dobra, niech będzie. 20 tysięcy subów dołączymy jeszcze coś. Tak. Będziesz 10 tysięcy zmieniać na coś innego. Dobra, i chyba możemy w tym momencie zakończyć, bo już odratujemy za bardzo, że aż mówimy o Morbiusie. Dobra, więc mamy omówione, znaczy mamy całą analizę tutaj przeprowadzoną, trochę jeszcze rzeczy pogadanych. Dziękuję wam w ogóle, panowie, za udział. Dzięki, że pogadaliśmy sobie. Ja również dziękuję. A wam, widzowie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie w ogóle tutaj o tym, co powiedzieliśmy, czy się zgadzacie z naszymi tutaj przemyśleniami, czy się nie zgadzacie, może jakieś swoje, no po prostu podyskutujmy jak zwykle. Adi będzie z nami dyskutował, bo... Ja Czekam na komentarz. Ja zresztą też wszyscy będziemy dyskutować. Dostaniecie, jak ktoś napisze komentarz, to się spodziewajcie 3 odpowiedzi od każdego z nas. Tak, co najmniej. No i w takim razie już tyle w takim razie. Czyli po prostu jak zwykle widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!